bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Projekt na boisko wielofunkcyjne w Mistowie mamy już od 2 lat przygotowany. I tak jak w tamtym roku mówiliśmy, w tamtym roku tych naborów nie było. W tym roku nabory wszystkie ruszają, tak jak w 2019 roku. Z Urzędu Marszałkowskiego na to zadanie możemy otrzymać do 30%. Z Ministerstwa Sportu możemy otrzymać na to zadanie do 50%. Więc teraz mamy przez ministerstwo wyznaczony termin naborów na 2021 rok. Termin się kończy złożenia wniosku 31 marca i drodzy Państwo, ten załącznik z tej uchwały i te 9 tysięcy, które ze środków wolnych wstawiliśmy na to zadanie, jest po to, żebyśmy mogli złożyć do 31 marca do ministerstwa wniosek prawidłowy pod względem formalnym. Bo jeżeli będziemy mieć jakiekolwiek braki formalne, to oczywiście nie będzie to rozpatrywane. Następnie ministerstwo wyznacza w regulaminie tych naborów termin rozpatrzenia i w momencie, kiedy proszę Państwa nas poinformują, czy będziemy na liście, czy nie, bo może się tak zdarzyć, że wniosek nie uzyska odpowiedniej publikacji, ale nie będziemy. Wtedy będziemy, proszę Państwa, jeszcze raz, ja poproszę tutaj Radę Gminy o zajęcie stanowiska, czy ja jako wójt gminy mogę taką umowę podpisać. Ale chcę dać sobie szansę, możliwość złożenia tego wniosku, żeby po prostu nie przeminąć już przedostatnich naborów w tym okresie finansowania. Ja chciałbym się odnieść do paragrafu numer 5 tej uchwały, ponieważ uważam, że nie stać naszej gminy jest na taką inwestycję, szczególnie to, że mieszkańcy naszej gminy w jakiś sposób są nierówno traktowani. Z czego przed chwileczką pani wójt tu wspomniała w wcześniejszych punktach, mieszkańcy Bud Kubińskich nie musieli, byli chętni i zrobili tak zwaną zrzutkę na to, żeby godnie jeździć do gminy, do miasta, do doktora, do kościoła, no gdziekolwiek, żeby jeździć asfaltem. Dlatego nie sądzę, że jest gminę stać na to, żeby budować za takie pieniądze boisko, gdzie tak naprawdę my jest no tam około 150 uczniów, tak? W niedalekiej przyszłości była wybudowana piękna hala. No sądzę, że na tą chwilę to jest wystarczające, żeby po prostu rozwijać te sprawności fizyczne, nie pogłębiać po prostu, jak to się mówi, gminy w dalsze długi, tak? Po pierwsze pan tutaj radny powiedział, że my zaciągamy jakiś dług. Żadnego długu jeszcze na dzień dzisiejszy przede wszystkim nie zaciągamy. Jest to tak zwana uchwała pro forma, która zabezpiecza na ten rok w zapisach konkretnych 9 tysięcy złotych, a jeżeli chodzi o 2022 rok, to jest w zapisach wirtualnych kwotę 1,061 milion. I tak jak Państwu powiedziałam, do 31 marca tego roku trwa nabór z Ministerstwa Sportu i po to jest ta uchwała intencyjna, żeby proszę Państwa móc złożyć wniosek. Przede wszystkim nie wiemy, czy ten wniosek znajdzie się na liście dofinansowania, bo może tak się okazać, że nie uzyskamy odpowiedniej listy liczby punktów i nie będzie, a w momencie, kiedy się znajdzie, kiedy zostanie zaakceptowany i będzie na liście, to w tym momencie ja poproszę Państwa radnych o zajęcie stanowiska i wyrażenie zgody, czy ja mogę taką umowę podpisać. I w tym momencie, jak podpiszemy taką umowę, to będziemy mówili o jakichś rzeczach konkretnych i jakimkolwiek zadłużeniu, ale dokładnie o jakimkolwiek zadłużeniu będziemy wiedzieć. Jeżeli będziemy mieć umowę z ministerstwa, to tam składamy oczywiście wniosek w cenach kosztorysowych, a faktyczne
koszty będziemy ponosić po przetargu. Pani mówi, że nie zadłużamy gminy. No w jaki sposób zadłużamy? Bo ponieważ jeżeli te wnioski przejdą, tak, to będziemy musieli zainwestować z tych pieniędzy, nawet jak dostaniemy dofinansowanie, 500 tysięcy złotych, tak? Czyli nie sądzę, że gminę jest na to chwilę stać. Tym bardziej, że tak, nasza gmina nie jest jeszcze do końca skanalizowana. Są słabe jakości dróg, tak samo w niektórych miejscowościach. No, dla mnie to jest bez sensu, tak? Wydawanie takich pieniędzy. Mam obowiązek powiększać, czy składać wnioski, projekty o wszystkie środki zewnętrzne. 50% dofinansowania żadnego zadania nie, moim zdaniem nie jest, albo jest godne z próby pozyskania. Inaczej byłoby to zaniechanie z mojej strony, ja to robię. A jeżeli chodzi teraz o moje zdanie, jeżeli chodzi o wniosek mniejszościowy pana Miąska, to ja bardzo proszę, panie przewodniczący, żebyśmy zastosowali ten tryb. Tutaj musimy niestety zastosować tryb ręczny, bo to, co pan powiedział, ma w zupełności rację. Cały program e-sesja jest zaprogramowany w sposób odpowiedni. Teraz bardzo proszę, żeby pani Anna przegłosowała imiennie, wyczytując każdego obecnego radnego, i on będzie mówił, że jestem za wnioskiem lub przeciw. Innego wyjścia nie mamy. Dziękuję bardzo, pani burmistrz. Bardzo proszę, pani Asiu, o, tak jak pani burmistrz zaproponowała, o przeprowadzenie imiennego głosowania na tak lub nie odnośnie wniosku radnego Leszka Miąska. Bardzo proszę. Czy pan Sławek Wodecki jest za wnioskiem radnego Leszka Miąska o usunięcie całego paragrafu 5 z projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie? Słucham. Ja wnioskuję, że radny jest za wnioskiem. Czy tak? Dobrze słyszę? Proszę państwa, dopóki nie usłyszymy, nie możemy tego uznać za. Proszę następne osoby, a pan Sławek niech spróbuje, żeby głos był włączony w tablecie, bo nikt nie słyszy, co pan Sławek mówi. Pani Asiu, proszę dalej. Pan Sławek tutaj musi pracować nad głosem. Słucham opinii pani Ewy Bziuk. Jestem za. Za wnioskiem radnego czy za projektem? Za wnioskiem radnego. Piotr Ciarkowski. Jestem za projektem. Czyli jesteś przeciwko wnioskowi Leszka Miąska, tak? Tak. Proszę państwa, pani Magda Dąbroś. Czy pani Wanda nas słyszy? Jaka jest decyzja radnego Krzysztofa Domańskiego? Jestem przeciw wnioskowi radnego. Piotrek Jagliński, słucham opinii. Ja jestem za wnioskiem radnego. Dariusz Kopczyński. Jestem za wnioskiem Leszka. Pani Marzenka Kosieracka. Pani Marzenka, jaka jest twoje zdanie? Jestem za projektem. Jaka jest decyzja radnego Jacka Kota? Jestem za wnioskiem radnego Miąska. Pani Bogusia Matejkowska, słucham. Za wnioskiem radnego Miąska.
Podliczam. Siedem głosów za, cztery głosy przeciw, dwa brak głosu. Dobrze, drodzy Państwo, ja mam tylko na przyszłość taką może uwagę, bo cieszę się, że chociaż jesteście aktywni na sesji, ale po to robimy komisję, żeby takie wnioski również omawiać, bo byśmy nie nas przysparzali od 17 pracy panu, który musi przygotowywać taki wniosek, a nie pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.